nami, proszę Państwa, jeden z bohaterów, Adrian Podgórski, także najlepszy strzelec. Najpierw Adrian, znaczy dwa pytania będą, nic nie ustalaliśmy, bo przed chwilą Cię złapaliśmy z szatni. Jakie będą pytania? Tradycja. Jak oceniasz ten mecz? Bo według mnie to szło jak po grudzie. Znaczy jak po grudzie, to może bym nie powiedział, że jak po grudzie, ale wydaje mi się, że w pierwszej połowie dobrze graliśmy. Robiliśmy te sytuacje, zabrakło nam tak naprawdę finalizacji akcji. W drugiej połowie no tak naprawdę uderzaliśmy ścianą czy głową w ścianę i mieliśmy z tym problem, ale troszeczkę szczęście nam dopisało za... No wydaje mi się, że patrząc na cały kształt meczu, to byliśmy drużyną lepszą, no i to szczęście przyszło i w sumie chyba nam się należało. 90 minuta i 80 sekunda, rzut karny, trochę drżałeś, puls podniósł się, no bo to wiadomo było, że to jedna z ostatnich akcji. No na pewno był trochę stresik, no ale no trzeba brać ciężar na siebie, tym bardziej, że byłem wyznaczony, więc chciałem i w sumie byłem pewny siebie ustrzelony. Znaczy rzut karny był pewnie wykonany, ale w bramce doświadczony Tomasz Ptak no nie miał szans. No rzucił się w drugi róg i z tego się cieszę, że został uszukany. Jesteś najlepszym strzelcem, także w tym magazynie Forbet czwartej ligi jesteś wysoko. Mierzysz, żeby Mamadou Bacha jeszcze przegonić? Na razie skupiałem się na trzech punktach. No cieszę się, że strzelam, ale zobaczymy, co będzie dalej. No, na razie to wszystko idzie w dobrą stronę i mam nadzieję, że jeszcze trochę postrzelam. Tyle Adrian Podgórski, za chwilę dalsze opinie. Przed chwilą rozmawialiśmy z Adrianem Podgórskim, był zadowolony. Ciekawe, czy po tym meczu będzie zadowolony trener Andrzej Malesa. Czy to będzie zadowolenie połowiczne. Stwierdziłem w rozmowie z Adrianem, że szło nam jak po grudzie. Adrian powiedział, że chyba nie szło jak po grudzie, a jak to ocenia Andrzej Malesa? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja wiem, czy ten mecz po grudzie, no na pewno w pewnym sensie tak, bo zespół Zatoki stawił się bardzo nisko, jak mu po piłkarsku ustawił autobus, nie szukał, nie kreował żadnej gry, praktycznie nie oddał żadnego strzału na bramkę. My staraliśmy się akcje robić ostrzelające i finalizować, nie udało nam się też, z drugiej strony boisko też nam nie pozwalało na jakąś grę koronkową, więc gdzieś te piłki w decydującym momencie odskakiwały. Cieszę się z tego powodu, że byliśmy na tyle zdeterminowani, że udało nam się w ostatnich minutach ten rzut karny wywalczyć i zamienił właśnie Adrian Podgórski na bramkę i chwała dla niego, żeby trzymał ciśnienie i dla całej drużyny za tą determinację, zaangażowanie i wiarę do końca, że możemy ten mecz wygrać. Dziękuję bardzo, za chwilę trener Zatoki Braniewo. No i mamy trzecią opinię, tym razem trener Zatoki Braniewo. Panie trenerze, no można powiedzieć, dzielnie trzymaliście się, 90 minuta rzut karny, no ale zagraliście wybitnie defensywnie. No ja muszę przyznać, że oglądałem wiele meczy z drużynami, którymi grał Huragan, no ale tak defensywnego zespołu to jeszcze nie widziałem. No taki był plan też na mecz, tak? Nie ukrywam, że wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie, że ciężko będzie gdzieś tam stworzyć wiele sytuacji bramkowych, tak? Ale nastawiliśmy się na niską defensywę i na kontry, tak? No niestety praktycznie cały mecz gdzieś tam się udawało obronić te ataki zespołu Huraganu. Niestety końcówka przyniosła rzut karny, z tego co tutaj zawodnicy mi przekazują, gdzieś tam metod pola karnego był faul i nie było to w polu karnym, ale to będziemy patrzeć, będziemy analizować. Nie zmienia to faktu, że no jesteśmy bardzo wkurzeni, tak, na ten rezultat, bo gdzieś tam jak w 90 minucie tracimy bramkę i przegrywamy spotkanie, to na pewno nas boli. No ale mamy swoje wnioski do wyciągnięcia, tak? Nie można takich rzeczy robić w 90 minucie, po co takie wślizgi i po prostu, czy to jest pole karne, czy przy polu karnym. Nie można takich rzeczy robić, to jest błąd ewidentny zawodnika. Trzeba wyciągać wnioski, nie możemy tak tracić punktu, bo byśmy byli szczęśliwi z tego jednego punktu. 90 minut drużyna pracowała, harowała tak na dobrą sprawę, żeby ten rezultat pozytywny wyciągnąć, ale no niestety dzisiaj jest tak jak jest. Niestety wracamy bez punktów do Braniewa. Dziękuję chłopakom za walkę, za zaangażowanie, bo naprawdę dzisiaj zostawili sporo zdrowia. Ale no niestety, tak jak mówię, taka jest piłka, tak ktoś musiał wygrać, przegrać, no i tak niestety dzisiaj my na tarczy. Czy w szatni padło kilka męskich słów, bo tu wydaje się dwie rzeczy, karny w 90, no ale jeszcze takim przełomowym momentem mogła być czerwona kartka Nikity Lewenty. To też
niefrasobliwość u niego. No też niefrasobliwość, tak, ale gdzieś tam też nie wiem, czy zasługiwał na tą drugą kartkę, tak na dobrą sprawę, ale męskie słowo padły jak najbardziej, tak. Nie można odpuścić tak, żeby nic nie powiedzieć dzisiaj po meczu tym chłopcom, bo niestety przegrywamy mecz na własne życzenie, bo mówię, całkiem dobrze to wyglądało w defensywie, że się broniliśmy, ale no, osłabienie w 60 minucie, do tego stwarzamy tylko stały fragment dla drużyny przeciwnej, czyli ten rzut karny, no i z tego przegrywamy mecz. Gdzie tak na dobrą sprawę wiadomo, że Huragan przeważał, wszystko dobrze, ale w bramce bardzo dobrze dzisiaj się spisywał Tomek, tak, czyli wielkie brawa dla Tomka za dzisiejsze spotkanie. Widać, że to chłopak jest ograny na poziomie dużo wyższym, tak, bo ma ze sobą występy w Ekstraklasie, ale także widać było, że to duże wzmocnienie tego zespołu na ten mecz. No boli, tak jak mówię, ta porażka i męskie słowa padały, tak. Dziękuję bardzo. Tyle trener Zatoki. Huragan pokonał Zatokę Braniewo 1-0. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję.